jeszcze w ramię, bo ta gra naprawdę potrafi się wkręcić w czachę i dać ostrego kopa adrenaliny. Powiedziałem, że gra wygląda ładnie. Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To Było Grane. Sorry za mój dzisiaj niewyjściowy, trochę wyjściowy. Ready? O pewnej roli. Ogolić. Słuchajcie, dzisiaj kolejna część Silent Hilla, mianowicie Silent Hill 3. Dziejący 17 lat po drugiej części. Tym razem główną bohaterką jest Heather. W pierwszym filmiku nastąpił pewien błąd, ponieważ ja powiedziałem, że poszczególne części Silent Hilla się nie łączy. Oczywiście dwójka i trójka się łączy, ja zapomniałem o tym. Prawdopodobnie był to powód, ponieważ ja nie grałem w tej wersji HD. Zagrałem w dwójkę wiele lat temu po premierze. Potem wygrałem dwójkę przy przygotowaniu się do pogrania. No i już nie pamiętałem, bo trójkę dopiero przyszedłem niedawno i dopiero wtedy skojarzyłem, że te gry się łączyły. Heather jest przybraną córką Harry'ego Masona w drugiej części, a cała gra, tak jak mówię, dzieje się 17 lat po drugim Silent Hillu. Pamiętam, że w momencie, kiedy grałem w niedługą opowiedzenie tę grę, pamiętam, że miała ona dosyć wysokie wymagania sprzętowe, jeżeli chciało się grać na pełnych detalach, ponieważ była to jedna z chyba wtedy z niewielu gier, która umożliwiła uruchomienie z teksturami 4000x4000. To było bardzo dużo. I w tamtym czasie cały sprzęt i dobrą kartę graficzną dosyć dużo się pamięci, żeby to przetrawić. Pamiętam, że na pewnych detalach to mi raczej to dosyć skakało, ale niemniej jednak udało mi się to skończyć. Sam Silent Hill, dwójka, jeszcze krótko powiem na temat historii. Główną bohaterką jest Heather, która budzi się w jakimś nawiedzonym, można powiedzieć, wesołym miasteczku. Okazuje się, że to jest poszła. Kurwa badali chole puta! Ustie! I chole tu cinka da maldry! Kurwa badali chole puta! Ustie! I chole tu cinka da maldry! Powiem Wam, że ta gra, tak jak ktoś słusznie zauważył na temat drugiej części w komentarzu, bardzo ładnie się zestarzała. Słuchajcie, nadal modele postaci, teksturowanie, oczywiście nie wszystko, bo niektóre tekstury są rozmyte, ale to były wymóg tamtych czasów, ale wszystko jest naprawdę najwyższej jakości. Wiele nowych gier, które aktualnie są, aktualnej generacji, nie ma tak dobrze zrobionych postaci jak właśnie w Silent Hillu. Dlatego dochodzi rewelacyjna mimika, która w tamtych czasach nie było to. To nie było takie proste, ale zrobili to fachowcy. Trzeba przyznać, że pomimo upływu lat, nadal to wygląda bardzo, bardzo dobrze. Tak jak mówiłem wcześniej, wygrałem wersję HD, czyli HD Remake, ale słyszałem ogólnie niepochlebną opinię, że jest raczej skopana ta komplikacja. Natomiast ta gra naprawdę nadal się spokojnie broni. Co ciekawe, ponownie użyłem fanowskiego patcha. Oczywiście nie podmienia tekstu, nie podmienia żadnych rzeczy, które były oryginalnie w grze, a jedynie podbija tą rozdzielczość. Powiem Wam szczerze, że po podbiciu do rozdzielczości HD tak gra wygląda jeszcze ładniej. Z tego co widziałem na YouTubie z filmów z kolekcji HD, ta kolekcja nie umywa się do wersji PC. Uteta loku! Uteta kompletamente loku! No i przede wszystkim, słuchajcie, dźwięk. W stosunku do drugiej części Silent Hill według mnie ma lepsze udźwiękowienie. Naprawdę te dźwięki, które wydają stwory, które nas atakują, są fantastyczne. Spicy move! Ale mi się zdarzyło, że to było
które gra mi się podobała. Nie spodziewam się powiedzieć, że w stosunku do drugiej części jest to prosty. Powinno Spicy Moon! Bardzo mi się podobało. Później dochodzi jeszcze podziemia metra, które są strasznie nudne i właściwie ten cały nudny fragment do podziemia metra można było pochodzić. No i dopiero po połowie gry przenosimy się do kultowego miasteczka Silent Hill. Niestety w Silent Hillu też za wiele rzeczy nie zwiedzimy. Oczywiście kultowy szpital musi być, bo to jest stały punkt rozrywki. Ponownie spotkamy starych znajomych, między innymi kultowe. Pojawia się też tutaj piramida głowy, aczkolwiek w pewnym momencie wydaje mi się, że piramida głowy się pojawi. Teraz widzicie film, jest to piramida głowy, może nam ale ogólnie tak jak dzieje się pokazywało w drugiej części, tak się tutaj nie pojawia. A szkoda, bo był to naprawdę fajny film. Właśnie tutaj jest kolejny problem, jeśli wydaje się fajna chwila, trójki brakuje wyraz tego takiego wielkiego, czarnego charakteru. Niby jest ta Klaudia, ale ona jest taka troszkę miałka. W poprzedniej części mieliśmy piramidę głowego, który naprawdę potrafił przyczyć ciało na plecy. Tutaj zabrakło tego. Co odkryliśmy? Że mogą próbować mnie podejść. I mogą myśleć, że mnie przepietrzą. Produktów relaksacyjnych, z których dobrze zaczniesz na górę. A ty co w niej odkryjesz? Czyli do mojego zobaczenia. Odkryj region Hisui w zupełnie nowej przygodzie z Pokemonami. Dołącz do zespołu badawczego. Zmień swój wygląd. Wybierz nowego partnera Pokemona i podróżuj w wielkim stylu. Łap, walcz i podziwiaj Pokemony dotąd niewidzialne. Wroga, który cały czas gdzieś tam za plecami się pojawia. Także to kolejny Silent Hill 3. No i ostatnią rzeczą, o której muszę powiedzieć, koszmarna kamera. Powiem wam szczerze, że jest to chyba jedna z najgorzej zaimplementowanych kamer w grach, jakie widziałem. Ile Silent Hill 2 kamera była ustawiona na sztyw. Znaczy, ona zawsze, podobnie jak tylko do War, ona zawsze miała zawsze pokazywała akcję z tego samego scenu, znaczy jeżeli przeszliśmy sobie jeszcze raz tę planszę, kamera ustawiała się podobnie. Natomiast tutaj kamera jest, można powiedzieć, bo ona cały czas podąża za kamerą. Często zdarza się tak, że kamera to jest nasze podmiot, ustawia się za plecami, ale biegniemy w stronę ekranu i kamery mamy oczywiście przed naszą header, więc widzimy tylko 2 cm tego, co się przed nią dzieje. Strasznie głupota. Nasza głupota jest strasznie mi to denerwowała. Ja myślę, że ta kamera to doprowadzała mnie do szybkiej pasji. Szczególnie dawała się to znaki przy walce, kiedy kamera po prostu jest sobie tam pokazywała coś, mimo bohaterki, a nie pokazywała całej akcji, jak patrzymy w drogi. Także tu muszę przyznać, że też to było słabo rozwiązane. Niemniej jednak fabuła jest ciekawa, podoba mi się to nawiązanie do tej części. Podoba mi się też psychologiczny aspekt naszej bohaterki, która czuje się tak ubiona, nie wiem do końca co się dzieje, wokół atakują jakieś potwory, a ona jest właściwie taka samotna, taka
koszmarów się sobie z tym poradzić. Gra jest dosyć też krótka, udało mi się ją skończyć 4,5 godziny. Co ciekawe, zginąłem parę razy, aczkolwiek większość... Andale a robar a otro que tenga más dinero que yo, hombre. The walk will do you good, lard ass. Ponadto mogę jeszcze wspomnieć o tym, oczywiście wspominaliście w komentarzach, ale ja o tym nie wspomniałem w drugiej części. W trzeciej części też są trzy chyba zakończenia i jedno takie drugie, ta loco. Jak było w drugiej ta części, loco. Tutaj też jest zakończenie UFO. No ja powiem szczerze, że widziałem na YouTubie, ale nie przechodziłem tej gry po to, żeby skończyć to zakończenie, bo ono psuje całą historię, muszę przyznać, i no nie jest za dobre. Kochani, czy dzisiaj w ogóle, właściwie to może zaraz, bo odnośnie czy dzisiaj, powiemy za chwilę. Teraz zobaczymy, co jest w pudełku. Pudełko Silent Hill ponownie ciężko nazwać boxem, takie malutkie pudełko. Ciekawe jest w tej klatce. Tutaj mamy jeszcze dużo bohaterów. Widzanie, to jest przeróżne gazety, które zostały ze swoją głową, i tak dalej. Okej, otwórzmy sobie w środku, zobaczmy co jest. Pierwsze co, to instrukcja z głową Heather. Tu warto wspomnieć jeszcze na temat głównej bohaterki, chociaż wydaje mi się, że to jest render. Render 3D, nadal trzeba przyznać, że jest to wykonane niesamowicie. I powiem wam szczerze, że chyba nie kojarzę drugiej gry z 2003 roku, która po latach nadal by mi się tak podobała jak Silent Hill pod względem graficznym. Aczkolwiek tu muszę wspomnieć jeszcze jedną rzecz. Zrezygnowano w Silent Hillu trójce z prerenderowanych filmów. Prerenderowany film pokazuje się tylko w intro, a szkoda, bo w dwójce naprawdę te prerenderowane filmy były bardzo dobrze zrobione i szkoda, że nie pokusili się, aby to rozwinąć w trzeciej części. Oczywiście w środku instrukcja standardowo kolorowa. Dzisiaj to już niespotykane, żeby instrukcje były kolorowe, ale oczywiście te instrukcje się były w kolorze. No i oczywiście podobnie jak w Silent Hillu trójce, w dwójce, gry są w czarnych kopertach. To jest znacznik. Jeżeli ktoś wam chce sprzedać Silent Hilla trójkę i ma w białych kopertach, to znaczy, że jest opakowanie były czarny kopertach. Gra znajduje się na 5 płytach, 5, 4, 3, 2, 1. I znaczy się, że znajdziemy tak naprawdę 6 płyt. Dlaczego? Ponieważ ostatnią płytą jest jeszcze rewelacyjny soundtrack Silent'a, skomponowany przez Akirę Yamaokę, który właściwie Silent Hillem był od pierwszej części zawsze dawał rewelacyjny koszmarów. Co ciekawe, Silent Hill jest też chyba pierwszym Silent Hillem, w której muzyka składa się z nieśpiewanych klawiatur. Znaczy, wcześniej była sama muzyka, tutaj już mamy partie wokalne. Jeżeli były w dwójce, może było, bo już nie pamiętam, to tutaj w dwójce jest o wiele bardziej dotknięte. Płyta audio liczy sobie 20 24. Dosyć dużo, także kopercie. Znaczy, na koniec pytanie, czy grać? Silent Hill jest kamieniem milowym, jeżeli podobała wam się gra, trójka jest dla was pozycją obowiązkową. Musicie się wzorować na tym celu, żeby ta trójka na przykład nie była w stanie coś takiego. Silent Hill to dobra historia, fajnie opowiedziana, z dosyć miałką bohaterką, bez takiego porządnego wroga i zarazem też gra. Cieszy to, że nadal są zagadki typu nie znajdź coś, użyj tu. Aczkolwiek muszę przyznać, że tutaj troszkę jest to poszli na łatwiznę i przedmioty, które musimy użyć, są bardzo łatwo można je znaleźć w pobliżu, przy pomieszczeniach przyległych. Aczkolwiek ostatnia zagadka, która otwiera ostatnie drzwi z kartami tarota, bardzo ciekawa i polecam spróbować ją rozwiązać samemu. Tu ciekawe, gra też oferuje trzy poziomy trudności, łatwy, normalny i trudny. I nie odnosi się to tylko do trudności walki z wrogami. Oczywiście walka też jest trzystopniowa, ale na najtrudniejszych zagadkach będą trudniejsze zagadki. I to jest ciekawe, że w jednej zagadce na przykład musimy zinterpretować wiersz Szekspira, żeby ją rozwiązać, natomiast w normalnej, w łatwej,
No to z akademii, kończ! Let's move! To też ciekawe, że w taki sposób jest zainteresowany. W praktycznie, grając na poszczególnych poziomach trudności, łatwych, średnich, średnich, za każdym razem pokazuje się inna. Wiele razy sprawa już przekraczała. Na poszczególne poziomy trudności. Wielki plus dla Konami. Słuchajcie, no i na koniec odpowiem fundamentalnie. Those farm idiots. Never happy. They wanted you to do more favors, but I said no. And finally, I got this belleza for you, amigo. You're kidding. This is what you got me? Don't sound so disappointed. This baby can do 80 knots, homeboy. Even you won't need to go that fast. Well, I'll be the judge of that. Listen, amigo. You need to make him talk, not make him silent. So try to get in and out unnoticed. Hola, girls. Anybody up for some water skiing? Just let me finish up with Señor Elvis here. Spicy move! Silent Hillów za część najsłabszą. To tyle odnośnie Silent Hilla. Ready? Energii, trzymaj się. Że zobacz kontynuację światowego fenomenu. Kup pakiet i oglądaj online. Spicy move! Spicy move. Spicy move. Natomiast dzisiaj zajmujemy się intymnej fobii, że tak powiem, z czasów mojego dzieciństwa. Gdy byłem mały, nie wiem ile miałem lat, nie potrafię tego określić w... Bardzo bałem się zostawać sam w domu. Przypominało to jakąś fobię, przebywać w domu. I w sumie nie byłoby w tym nic dziwnego. Gdyby nie to, że jest dużo więcej historii, która może się zdarzyć tego tak creepypasty, bo to też jest ciekawe. Druga część historii jest taka, że mam pewne wspomnienie z dzieciństwa. Chcę powiedzieć, czy wspomnienie, czy to jest sen, czy to jest stopujka, czy to jest cokolwiek innego. No to mam coś takiego, tak, znaczy ja tak to pamiętam, że siedzę w domu, na kanapie wpatruję się w futrynę, która stanowi przejście. No, pretty much just merged into the background there, bro. Well, if you had just waited, I could have told you that Elvis is on the terrace on the other side of the hacienda. Now you gotta go through the garden and find a way down to the sea to get to Elvis. Find the courtyard. Dzwoni zęba, dzwoni w uszach i nagle ktoś
przedpokoju przechodzi i ja widzę go przez łamę tutaj wnętrze właśnie, gdzie jest futryna. I on przechodzi, jednakże nie przechodzi ona tak, jakby mnie zauważyła. Ona doskonale widzi, że jestem tam w domu i patrzy się na mnie, przechodzi tak trzymając głowę z boku, patrząc się na mnie. I to tyle. I potem już więcej się nie pokazuje. To jest takie dosyć traumatyczne przeżycie. Postać, która przechodzi dzisiaj już tak zobaczył, tak brodę, jak I'm a friend of Pepe! Kiedyś mojej mamie to powiedziałem, słuchajcie. Powiedziałem o tym moim wspomnieniu, o tym moim właśnie takim lęku. Moja mama się na mnie spojrzała, nic nie powiedziała, zwróciła się i poszła robić obiad. Zupełnie jakby, jakbym jej w ogóle tego nie powiedział. To takie dosyć traumatyczne przeżycie i w pewien sposób rozumiem. A ja nie lina! Spicy move! Znajduje się w pokoju 302 w grze Silent 4, Silent 4 The Ring. Jest tam w domu, spicy move! Na drzwiach wiszą pokazane jakości łańcuchy. Każda próba komunikacji ze światem the door to the garden is open. Zapomniałem wspomnieć, że oczywiście, gdy wpadałem w ten amok, próbowałem wszystkimi możliwymi sposobami wydostać się z mieszkania, ale mi się to nigdy nie udało, więc... wiele lat babcia musiała ze mną siedzieć, żebym nie był sam w domu, bo rodzice byli w pracy, a ja wszedłem do szkoły, bo wracałem do szkoły. No dzisiaj to oczywiście już o tym nie mam tej fobii, no ale kiedyś oczywiście ta fobia no, była dosyć sporym problemem. W odróżnieniu od pozostałych trzech części tej czwarta to jest całkowicie coś nowego. Wielu graczy zarzuca, że jest to słaba część z tego względu, że jest Silent Hilla w Silent Hillu. I faktycznie, całość dzieje się w miasteczku Ashfield. Właściwie gra jest podzielona na dwa, że tak powiem, dwa etapy. Pierwszy etap to, gdy poruszamy się po mieszkaniu z widokiem FPP, czyli widokiem z oczu. Możemy poruszać się po całym mieszkaniu. Spicy move! I druga część, gdy Henry jednak opuszcza mieszkanie poprzez dziwne wyrwy w ścianach. Nie opuszcza tak naprawdę pomieszczenia wychodząc przez drzwi, ale pojawiają się różne dziwne wyrwy w ścianach, różne, to są jakby portale i wtedy Henry może opuścić to pomieszczenie i znajduje się w różnych miejscach, które przywodzą na myśl Silent Hill i chyba to nawet nie jest Silent Hill, o ile dobrze kojarzę. Powiem szczerze, że to jest ciężko powiedzieć, bo nigdzie nie ma konkretnej podpowiedzi, że to jest, ale może to by, a może po prostu już grałem troszkę też, przyznam szczerze, że ostatnio to jadę na po prostu resztkach sił, nieważne. W każdym razie Henry przenosi się do tych różnych miejsc, między innymi do lasu i wtedy gra zamienia się standardowy widok Silent Hillowski, czyli widok z trzeciej osoby. Tak jak powiedziałem, wiele osób zarzucało, że jest za mało Silent Hilla w Silent Hillu. W mojej ocenie wyszło to dosyć dobrze. Po trzech częściach Silent Hilla, trzecia część, już muszę przyznać, że troszkę nużyła. Ciągle te same miejsca, ciągle szpital, ciągle pielęgniarki. Podejrzewam, że gdyby czwartą część zrobić na tej samej zasadzie, gracze by mieli po prostu już przesyt tego. Cały czas te same miejsca i podobny schemat. Schemat działania w Silent Hill. Dlatego w mojej ocenie ta część wybija się ponad tą rutynę, która była w pierwszych trzech częściach i daje nam posmakować czegoś nowego. Oczywiście kolejnym innym powodem, dla którego ta gra do mnie tak trafiła, to jest ta, która wcześniej. Jednakże gra
posiada jedną bardzo poważną wadę i to jest wada tak ogromna, że przyznam szczerze, że prawdopodobnie wielu graczy zrezygnowało z grania w tą grę z tego powodu. Niemniej jednak można to jakąś tam gorszą pigułę przełknąć i przejść tą grę. Spicy move! To już zależy od was. Ale też jest, tak jak powiedziałem wcześniej, troszkę na innej zasadzie. To nie jest ten Silent Hill, który mogliśmy spotkać w pierwszej, drugiej, trzeciej części. Przede wszystkim gra ma zmniejszony poziom trudności. Tym razem możemy... walka jest dosyć prosta, może tak. I nie ma problemu, żeby wszystkich wrogów na tej drodze pokonać. Wcześniej to było troszkę niemożliwe, bo skończyła się amunicja, albo wypało siekać wszystkich, to bardzo się wydarzyło, których też na początku nie było za dużo. Watch out! You're spilling your mojito, dude! Ale podobają mi się smaczki, które się znajdują. Mi amilita, no to wie mi samosita. Wie nas, i quiero que mire. Mi amilita, no to wie mi samosita. Wie nas. Oglądanie przez to okno jest bardzo optymalne, ale faktycznie i poszczególne te elementy, takie dosyć, tak jak mówię, są one dosyć opcjonalne i... Now follow the waterline. Find a way up to the terrace. Identyfikujemy się z tym bohaterem, że postarano się, aby takie różne minimalne rzeczy, które się znajdują, żebyśmy też mogli robić, właśnie chociaż to spojrzenie przez Judasza i zobaczenia, co tam jak rozmawia, na przykład ktoś za drzwiami, możemy to słuchać, to jest bardzo fajne. Zdecydowanie też mniej gra trafy niż poprzednie części. Nie wiem dlaczego, może z tego powodu, że zrezygnowano z takich niepokojących dźwięków, które były w poprzedniej części, ale potrafi czasami gra przestraszyć i nie są to może takie... Nie jest to może taki strach irracjonalny, jak był w poprzednich częściach, ponieważ tutaj pod względem fabularnym dowiadujemy się właściwie, z czym mamy do czynienia. I też ten element jest, nie ma tego zaskoczenia, że tak. Spicy move! Natomiast jest, gdy rozmawiamy, to okaże się, grane Console Edition Silent Hill, powiedziałem, że w jedynce nie ma zakończenia UFO. W jedynce jest zakończenie UFO, nie ma go natomiast w drugim. No i wada jest bardzo brzydka wada, która sprowadza się do poważnego backtrackingu. Właściwie przejście całej gry do połowy wiąże się z tym, że drugą połowę musimy przejść ponownie w tych wszystkich samych etapach, których wcześniej żeśmy byli. Musimy jeszcze troszkę o tej linii, która
Storeroom's kind of creepy. Besides, army surplus is so last year. What do you mean? I just found Agent Pearson and Johnson's jacket and the remains of all the DEA agents. Pretty sick. Bodies everywhere, man. Bastards. Total lack of respect. You know they were all friends of Dad? Gonna make them regret this shit. Dokładnie mi tam wyniosło na save, ale dosyć sporo tego czasu. Chyba ze 12 godzin, może 13 jakoś tak. Oczywiście ja gram. Nie wiem, czy to słyszycie. Jakby ktoś odpalał DeLoriana i nie miał plutonu. Także słuchajcie. No i wypadłem z rytmu, po prostu jakiś dziwaczny gwizd. Tak to jest nagrywać vlogi w domu. No nie wierzę, jeszcze teraz o wyższej częstotliwości. Po prostu, gdyby to była ta syrena z Silent Hilla, to nawet bym się cieszył, ale to po prostu... Dobra, próbujemy dalej. Mam nadzieję, że tego aż tak nie słychać, że będzie to, który mam tutaj. Idei, które były w pierwszych trzech częściach, a po drugie stanowi po prostu coś całkowicie nowego. Pudełko, które widzicie, jest to taki mini big box. To nie jest big box ten taki z tych dużych, aczkolwiek co ciekawe, ten duży big box też się pojawił w Polsce. Był wydany przez firmę CD Projekt i w tym dużym big boxie okładka była dokładnie taka sama, ta grafika na okładce była taka sama jak na grafice z Silent Hill, z tej gry w Keep Case DVD, czyli w tym pudełku DVD ta grafika była przeniesiona na duże pudełko. To pudełko, które mamy, jest to wydanie amerykańskie, jest nawiązaniem do poprzednich części Silent Hilla, tej samej wielkości, w dwóch takich mini big boxach. I don't remember inviting you. I'm a friend of Pepe's. Pepe? Okay, you got me. I'm a gatecrasher. Now you better start talking, pal. Why should I talk to a gringo asshole like you? Because I'm holding a gun in my hand, and you're just holding your Johnson. Hey, mister, that's rude. Talking about my chorizo in front of these girls. Just small talk, pal. Now tell me about the coffins, the bodies, the weapons, and the rest. Hey, I get it. You're the guy who wrecked my car shop, right? That wasn't smart. I don't have time for this. The next bullet might take off a different red end. Okay, take it easy. Papa Muerte ordered me to build the coffins, get rid of some thieves, and provide some weapons. That's all I know. I was told that General Montañez would deliver the payment. That's exactly what's happening. Who is this General Grande Mountain dude? I have no idea. I got records on General Montañez. Just leave. Okay, Mr. Elvis, thanks for your cooperation. Have a nice day. Cooperation, my ass. This is for my men and the cars you wasted. Okay, girls, shut in your bazookas. Oh, nice speedos. Pity they aren't bulletproof. Mariachi!
jakie ja muera. Tam już mamy grafikę widoku trzeciego. Wtedy grafika wygląda to dosyć dobrze. Podobnie jak w poprzednich częściach bardzo... Dirás que no me quisiste, pero vas a estar... Hola, Ramiro. I got good news and bad news. Bad news first. The Mexican police have discovered your position. Someone has informed the military. What? The military? And the good news? Spicy news. Well, at least someone is finally taking you seriously. That's it? Maybe this Papa Puerte cuate is pulling some strings. We could be onto something big. There's some other dude here, high up in the military, called something like General... Give me the name. Somebody might be listening. Give it to me later. Spicy move! Watch out! You're spilling your mojito, dude! Jeżeli chcecie zagrać tylko w jednego Silent Hill, zagracie w The Room. Mają to jest najlepszy Silent Hill z całej serii. Wiele osób przeze mną nie zgodzi, wiele osób powie, że bluźnie, ale oczywiście to jest kwestia, tak jak mówię, kwestia indywidualnego podejścia. Tak? Jedna się podoba jedynka, najbardziej innym dwójka, jednym dwójka. Mnie najbardziej podoba się czwórka, chociaż bardzo często czwórka jest odgrywana przez graczy z tego powodu, że tak jak mówię wcześniej, za mało Silent Hill, a Silent Hill. Niemniej jednak warto się zapoznać z historią Henry'ego Toussaint'a, dowiedzieć się, co się stanie, gdyby jest w pokoju 302 i czym tak naprawdę jest tytułowy. Ej, to! Spicy movie! Wydana w 2007 roku na PlayStation 4, czyli PSP, a rok później pojawiła się na PlayStation 2. I wydaje mi się, że z tych samych powodów, co Shattered Memories, Origins też było mniej znane przez graczy, ponieważ wersja na PSP pokazała się już w momencie, kiedy na rynku było PlayStation 3. Natomiast ta wersja, chyba że tą wersję PSP gra, więcej osób mogło faktycznie ją zagrać. Ciekawostką jest to, że jest to prequel do całej historii Silent Hilla, czyli dzieje się jeszcze przed tą pierwszą Spicy Moon! Pierwsze PlayStation. Grze wcielamy się w Travisa, który jest rozmiarówki. Przybywa oczywiście Silent Hill, jak większość oczywiście postaci, które w Silent Hill się znajdują. No i rozpoczyna się kontakt. ¡Hala, José Alfredo! ¡Tómpele con ganas! Yo sé bien. Potędze marki Silent Hill, czyli mamy ponownie Silent Hill skąpane w mgle. Mamy zagadki, czasami naprawdę ciekawe. General Montañez, señor. I think I see that gringo bastard's car coming this way. I can wrap this quick trap. Let's finish this game. Raise the bridge! Pero, señor, there are cars on the bridge! No me importa, screw that! Sí, señor. The suspect is top priority. Warto zwrócić wspomnieć tutaj, że pojawia się tutaj też coś w stylu piramidogłowego. To nie jest do końca piramidogłowy, ale postać, która zachowuje się i można powiedzieć, że w ten sposób wygląda podobnie. Misterioso! Nie ogólnie grało się fajnie i to był taki powrót do tego klasycznego Silent Hill'a, jeżeli wrócicie do klasycznego Silent Hill'a.
damnation! Spicy move! Golden gun. Yeah, my team. Patrzenie w lustro. Więc w każdej chwili może, jeżeli chcemy się przenieść do świata koszmarów, Spicy move. Muszę przyznać, że to też było w mojej opinii. It's my lucky day. Sterowania kamerą i z jakichś powodów w tej grze na PlayStation 2 twórcy również nie umożliwili nam sterowania kamerą. Kamera jest na sztywno i powiedzmy sobie szczerze, bardzo często gubi się ta kamera. Często nie widzimy właściwie, z kim walczymy, albo w ogóle wita nam postać, albo widzimy miało złe i widzimy. Także muszę przyznać, że problemy z kamerą są tutaj. Spicy move! Na PSP może to przeszkadzało, bo to jest jeden z
spicy move! Ale portfolio są straszne. Nie ma, team! Czy też ciężarówki Travisa występuje jako easter egg w Silent Hill 2, gdzie znaleźć się w tam właśnie Travis też występuje. Znaczy to, że sama postać mitologii no nie jest tak, jest dosyć postacią, można powiedzieć, ważną, tak? Skoro się pojawiają tutaj jakieś odniesienia, można wynieść pewien taki dosyć istotna dla całej tej mitologii Silent Hill.